Czy masz świadomość? Morał, jaki należy wyciągnąć z tego niebezpiecznego koszmaru, jest prosty. Nie dopuśćcie do tego. To zależy od was. Nie wierzę w to, że społeczeństwo, jakie opisałem, powstanie. Sądzę jednak, że coś podobnego mogłoby zaistnieć. Uważam też, że idee totalitarne wszędzie zapuściły korzenie w umysłach intelektualistów. Dlatego też podjąłem próbę doprowadzenia tych idei do ich logicznych konsekwencji. Fabuła utworu osadzona jest w Wielkiej Brytanii. Pragnąłem bowiem podkreślić, że społeczeństwa anglojęzyczne nie są w sposób naturalny lepsze od jakichkolwiek innych oraz że totalitaryzm, jeśli nie będziemy go zwalczali, może powszechnie zatriumfować. George Orwell. Spiskowe widzenie świata. Ten, kto nie podziela naszych idei, nie tylko znajduje się po drugiej stronie, nie tylko jest wrogiem, ale nieustannie spiskuje. Michał Głowiński, Nowomowa i ciągi dalsze. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest pani Dorota Konowrocka-Sawa, autorka ponad 60 przykładów literackich z języka angielskiego. A dzisiaj najbardziej interesującym przykładem, który będzie właściwie przedmiotem tej rozmowy, jest przykład książki, powieści George'a Orwella 1984. Dzień dobry pani Doroto. Dzień dobry. Pani Doroto, gdy czytałem ostatnio nowy przekład Orwella pani autorstwa, to wynotowałem sobie takie oto cytaty. Wszędzie są teleekrany. Tutaj skojarzyło mi się to ze smartfonami w naszych kieszeniach. Nowomowa obecna wszechobecnie w mediach społecznościowych. Posiłki bez smaku również otaczające nas w różnych sytuacjach codziennych. Policja myśli i luki pamięci w formie cenzury na Facebooku, portalu X, na YouTubie. Cenzury, którą doświadczamy, ja przynajmniej też doświadczam, co jakiś czas, mikrofony wychwytujące i rozpoznające głos, które się pojawiają u Orwella, a są już wszechobecne w telewizorach i telefonach, zarówno chińskich, jak i amerykańskich. U Orwella pojawiają się kościoły pełniące inne funkcje, no to na zachodzie, chociażby w Holandii, to też widok coraz częstszy. No i że zdrowy rozsądek staje się arcyherezją. I tutaj postawię kropkę przy wymienianiu tych cytatów. Ciekawy jestem, co pani na to, jak pani tłumaczyła, jak pani robiła ten nowy przekład, jakie pani miała skojarzenia z lekturą i z tym, co dzieje się na naszych oczach, bo ja miałem jedno wielkie, przemożne skojarzenie, że dzisiaj Orwell właściwie jest dużo bardziej aktualny niż kiedykolwiek, bo technologia mocno przyspieszyła i wzmacnia to wszystko, o czym Orwell pisał dawno temu. Co pani na to? Ja przyznam, że ja zupełnie nie podzielam tego poglądu. Wydaje mi się, że to wyobrażenie świadczy o tym, że źle oceniamy rzeczywistość. To znaczy jest, myślę, że może nawet wręcz obraźliwe dla takich ludzi, którzy żyją w reżimach nieskończenie mniej przyjaznych dla własnych obywateli niż my mamy przyjemność żyć w Polsce, żyć w Europie, czy nawet w Stanach Zjednoczonych.
I wydaje mi się, że te pojęcia, te wyobrażenia uległy jakiejś niesłychanej inflacji. I myślę, że powinniśmy sobie jednak przypomnieć te czasy, które ja jeszcze pamiętam bardzo mgliście, bo ja urodziłam się w 78 roku, ale no, pamiętam jeszcze te czasy tych nieskończonych kolejek, kartek, Trybuny Ludu, która była dostępna, całej masy rzeczy, które były niedostępne, informacji, które były niedostępne, książek, które nie ukazywały się w zwykłym obiegu, tylko gdzieś były przekazywane sobie w samizdacie i mam jeszcze odziedziczone po jakichś przodkach swoich takie całe walizki takiego samizdatu. Pamiętam pierwsze kasety z nagraniami Jacka Kaczmarskiego, które były przynoszone do domu przez mojego starszego brata i wszystko to miało takie siermiężne okładki odbijane na jakichś powielaczach i słuchało się tej Obławy i innych albumów Jacka Kaczmarskiego niezbyt głośno, nie rzucając się w oczy. Pamiętam czasy stanu wojennego, bardzo słabo, byłam wtedy bardzo małym dzieckiem, ale pamiętam taką sytuację, w której moja mama mówi: najwyżej będziemy jedli chleb z cukrem, bo z jakiegoś powodu cukier akurat był w jakimś lokalnym sklepie w miejscowości, w której wówczas byliśmy. I wydaje mi się, że słowo totalitarne jest bardzo mocnym słowem i że ono opisuje jednak taki system, w którym te wolności, których my dzisiaj naprawdę doświadczamy na co dzień, są po prostu kompletnie nieosiągalne. I jeżeli ja miałabym ochotę skrytykować czy rząd Kaczyńskiego, czy rząd Tuska, mam aż nadto miejsc, kanałów, w których mogłabym to zrobić. I oczywiście pewnie, gdybym zaczęła drążyć bardziej, gdybym zaczęła być dla takich czy innych władz znacznie bardziej uciążliwa, to te czy inne władze oczywiście sięgnęłyby pewnie po jakieś tam swoje możliwości. Zaczęłabym je sprawdzać w Urzędzie Skarbowym, może w KRS-ie, może gdzieś indziej, szukając jakichś tam haków. Ale to jest coś, co robi prawdopodobnie każda władza, jakoś broniąc się przed ingerencją obywateli, kiedy ta ingerencja staje się dla niej zbyt dokuczliwa. Natomiast myślę, że nie powinniśmy nie doceniać tego, że jednak to jest taki moment historyczny, w którym Europa od ponad 70 lat żyje w pokoju i w którym naprawdę niezależnie od tego, czy przebywamy w stolicy, w Warszawie, w Paryżu, w Londynie, cały czas możemy wyrazić swoje zaniepokojenie, swój obywatelski protest. Cały czas swojego smartfona możemy schować do kieszeni, możemy go zamienić na głupi telefon taki z guziczkami. I jest to jakiś nasz wybór. My decydujemy o tym, czy my z niego korzystamy, czy nie. I oczywiście ten świat się zmienia, i oczywiście on nas skłania do tego, żebyśmy z rozmaitych kanałów korzystali, żebyśmy się rejestrowali, logowali, dzielili tą naszą tożsamością, czy handlowali naszą tożsamością, naszym czasem, naszą uwagą. Ale to wszystko cały czas jest w ramach naszego pola wyboru. I nie, jak powiedział Pan o żywności, że posiłki bez smaku. Ja jeszcze stałam w tych straszliwych kolejkach, w których na końcu można się było dopchać do Salcesonu i jakichś takich ochłapów. I pamiętam tą babę, która przychodziła z torbą cielęciny. I powszechnie nazywano takie kobiety pani cielęcinka. Więc kiedy dzisiaj wchodzę do jakiegokolwiek supermarketu i widzę tą jakąś nieskończoną obfitość, która pozwala nam zarówno przygotować sobie posiłek bardzo prosty, jak i bardzo wyrafinowany, to myślę, że nie, że to nie jest prawda, że żyjemy w orwellowskiej rzeczywistości. No to faktycznie tutaj się pięknie różnimy. Ja się urodziłem w 74 z kolei, też trochę pamiętam. Natomiast jednocześnie naprawdę bardzo ten nowy przekład pani i lektura ponowna po wielu, wielu latach Orwella otworzyła mi oczy na wiele kwestii. Swego czasu nawet się zastanawiałem, i to też była jakaś pole gdzieś tam
na głębszych poziomach, w różnych dyskusjach intelektualnych o tym, czy Orwell, czy Huxley w Nowym Wspaniałym Świecie przewidział lepiej rzeczywistość i jeszcze 10-20 lat temu stałem po stronie Huxleya. Natomiast mówię, ta lektura aktualnie świeża spowodowała, że no, mam taką refleksję, że to właśnie, że ta technologia mocno przyspieszyła dzisiaj. Ja myślę, że są takie zjawiska, które rzeczywiście ta technologia powoduje czy przyspiesza, które są niepokojące i które mają pewien związek z Orwellem. Ja bym powiedziała, że jednym z kluczowych tematów tego roku 1984 jest samotność. Jest jakaś niesłychana, bezbrzeżna samotność głównego bohatera, czyli Winstona, którego nie łączą związki z innymi ludźmi, którzy zamieszkują tę samą rzeczywistość co on. On jest samotny, nie ma dzieci, nie ma żony, z tą żoną się rozstał. Pojawia się w którymś momencie Julia, ale ten związek z Julią też jest w gruncie rzeczy związkiem bardzo płytkim. To jest człowiek, który nie ma przyjaciół, nie jest związany żadną siatką relacji z innymi ludźmi. I na mnie ostatnio zrobiło duże wrażenie taki wykres, który pokazuje, ile czasu ludzie z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, umówmy się, z tak zwanego Zachodu, spędzają z przyjaciółmi i jak bardzo ten czas się skrócił wielokrotnie, czterokrotnie w stosunku do czasu, powiedzmy, 20 lat temu. I dotyczy to zarówno ludzi w średnim wieku, jak i młodych ludzi, co jest szczególnie jakoś niepokojące. Ja sama jestem matką trójki dzieci, trójki nastolatków, znaczy właściwie już częściowo nie nastolatków, 18, 20 i 16 lat mają moje dzieci. I obserwuję to, co obserwują również inni rodzice, że oni znacznie mniej czasu niż my spędzają ze sobą. Dlaczego? Dlatego, że jest rozrywka dostępna na wyciągnięcie ręki i nie trzeba wyjść z tego beznadziejnego, nudnego domu swoich starych, żeby wydarzyło się coś ciekawego. I to jest, powiedziałabym, taka pułapka, która prowadzi do niepokojących rezultatów, dlatego że po to, żeby zrobić cokolwiek społecznie, wspólnie, razem, no trzeba się jednak fizycznie spotkać. Znaczy, oczywiście wszyscy przyzwyczailiśmy się w jakimś stopniu do pracy zdalnej i również można uczestniczyć w działalności rozmaitych stowarzyszeń, wolontariatów, nie spotykając się, tylko kontaktując się zdalnie. Czasem bywa to nawet bardzo efektywne, ale jednak jest jakaś ogromna wartość w tym, żeby widzieć się twarzą w twarz, robić coś razem, i czerpać z tego jakąś inspirację, rozwijać się być lepszym człowiekiem i mieć poczucie takiej wspólnoty, bycia w grupie. I zanik tych osobistych więzi jest niepokojący. Tak samo jak stałe powiększanie się liczby gospodarstw jednoosobowych, co jest szczególnie widoczne na przykład w krajach skandynawskich, ale co powoli również dochodzi również do nas. Człowiek, który jest samotny, który jest osamotniony, jest mniej odporny na oddziaływania negatywne środowiska, tego, co go otacza. Mówiąc środowisko, mam na myśli środowisko społeczne, organizacyjne, polityczne. Człowiek odosobniony jest słabszy. I to powiedziałabym, że jest ten moment, kiedy rok 84 pokrywa się ze współczesnością i który mnie osobiście niepokoi. No ja w sumie, to ciekawe, bo ja w sumie zupełnie nie zwróciłem uwagi na tą samotność, ale w pełni się z panią zgadzam. Myślę, że tak akurat jej doświadczamy jako przy organizacji różnego rodzaju wydarzeń w ramach Instytutu Spraw Obywatelskich. W tym roku kolejna, szósta edycja piątego forum ekologicznego, forum geopolitycznego, szóstego. Już w zeszłym roku mieliśmy wyzwanie związane ze zgromadzeniem odpowiedniej liczby osób, zachęceniem osób do uczestnictwa na żywo. Tutaj przypomina mi się
Postman, który o Orwellu i Huxleyu pisał w Technopolu, w którym mówił o tym, że rozmowa na poważnie może być przeprowadzona tylko w pokoju, w którym obie strony są na żywo, a po tych czasach koronawirusa mam faktycznie podobne wrażenia, że jak pani, że tej samotności coraz więcej, chociaż bardzo ciekawe, muszę sobie o tym pomyśleć poza już nagraniem, dlaczego ta samotność kompletnie nie przyszła mi do głowy przy okazji lektury 1984. Wymieniła pani swoją jedną z refleksji. Czy może pani toczyć jeszcze jakieś dwie inne, które towarzyszyły pani przy okazji tłumaczenia? A to jest może rozciągnięcie tej refleksji o samotności Winstona. Czy Winston jest dobrym człowiekiem? To była takie główne pytanie. Czy Winston jest dobrym człowiekiem? Najpierw panu zadam, a zaraz potem rozwinę sama. Czy Winston według pana jest dobrym człowiekiem? Jak najbardziej tak. Jeżeli miałbym krótko odpowiedzieć. Okej. No więc to jest ciekawe. Moim zdaniem Winston nie jest dobrym człowiekiem. I to była ta refleksja, która mi właściwie towarzyszyła przez całą książkę. To jest tak, że tłumacz bardzo wnikliwie spotyka się z tekstem. Tłumacz spotyka się z tekstem zupełnie inaczej niż czytelnik i zupełnie inaczej niż recenzent. Tłumacz spędza z tekstem bardzo dużo czasu i rozbiera go zdanie po zdaniu, słowo po słowie, obcuje z nim chyba. Na pewno nie tak głęboko jak autor, ale powiedzmy tuż po autorze. I kiedy zapoznawałam się z kolejnymi scenami, czy może przypominałam sobie, bo oczywiście czytałam rok 84 jako licealistka, później pewnie jako młoda osoba, to miałam coraz silniejsze wrażenie, że Winston ma wiele takich cech, które sprawiają, że nie można powiedzieć, że to jest ten bohater, ten dobry człowiek, który sprzeciwia się systemowi i że powinniśmy mu kibicować. Winston jest w gruncie rzeczy okrutny. Tam jest taka scena, jak on swojej młodszej siostrze zabiera jakiś ostatni kawałek czekolady, potem wybiega z domu. Ta siostra głoduje, on to widzi, że ona głoduje. On wybiega z domu, kiedy wraca, nie ma już siostry, nie ma już matki. Ta myśl jakoś go prześladuje. Jest taka scena, w której on wybiera się ze swoją żoną, której nie kocha, na jakiś spacer, i kiedy ta żona staje nad urwiskiem, on myśli, właściwie żałuje, że jej nie zepchnęłam. Szkoda, że chciałbym ją zepchnąć, ale nie znajduje w sobie dość siły, żeby to zrobić. Pracuje w miejscu, które jest szkodliwe dla tego świata, w tym sensie, że on się osobiście przyczynia do funkcjonowania tej wielkiej machiny kłamstwa, ale jednocześnie jest dumny z tego, co robi. Tam jest taki wątek, że on czuje zadowolenie z tego, jak znakomicie wymyślił artykuł, który przeinacza prawdę, który zamienia tą rzeczywistość, która miała miejsce, a może wcale nie miała miejsca, może to jest tylko kolejna wersja tego artykułu, może wcześniejsza była jeszcze jakaś inna. Ale on jest zadowolony z siebie, jak znakomicie wymyślił nieistniejącą postać po to, żeby pokazać, jak wspaniale funkcjonuje cały system. On w tej ostatniej scenie, czy jednej z ostatnich scen, kiedy zdradza Julię, mówi: jej to zróbcie, jej, jej, nie mnie, nie mnie. I oczywiście to już jest ten pokój 101, on zostaje skonfrontowany z tymi swoimi największymi lękami, ale no niemniej pęka w taki sposób dosyć jednak obrzydliwy, wystawiając kobietę, którą teoretycznie kochał, na strzał. Jest też taki moment, w którym on zaczyna się spotykać z Julią. Tak naprawdę głównie się zajmuje tym, znaczy jego myśli zajmuje to, jak ona jest piękna, jakie ma ciało. On w ogóle nie widzi jej jako człowieka. I ma jakichś sąsiadów, ale z tymi sąsiadami znowu nie utrzymuje żadnych kontaktów. On jest postacią przejętą lękiem i jednak w jakiś sposób taką służalczą i serwilistyczną wobec całego tego systemu. Również wobec Julii na samym początku, zanim ona mu daje tę kartkę, to on myśli: nienawidziłem takich. Ona była piękna, była szczupła, była dziarska,
roztaczała wokół siebie taką atmosferę zdrowia i tych zimnych pryszniców i rajdów pieszych. I on tego nie znosił. Patrzył na nią i myślał: Boże, chciałbym ją udusić, chciałbym ją zgwałcić, chciałbym jej zrobić coś złego, chciałbym rozwalić jej głowę. Że w nim są jakieś pokłady takiej bezduszności i okrucieństwa. I oczywiście, że przy takiej pobieżnej lekturze może mamy skłonność patrzeć na niego jako taki trybik w jakiejś machinie, właściwie to nie jestem winny, tak się wydarzyło i tak dalej. Ale z drugiej strony, jak o tym pomyślimy, to otaczają go ludzie, którzy jednak mają jakieś związki, mają jakieś dzieci, jakieś żony, jakichś przyjaciół, pozostają w jakichś relacjach do siebie. A on jest przejęty jakimś lękiem, jakąś nieufnością i też jakimś rodzajem takiego okrucieństwa i bezduszności wobec innych ludzi. I też w scenie, kiedy O'Brien mówi, czy zobowiązujecie się robić różne rzeczy dla tej instytucji takiej jakiejś wywrotowej, czy dla tego podziemia, które miałoby obalić system. I on mu zadaje, jemu i Julii, całą masę pytań. Czy tam decydujecie się na to, żeby w imię tej sprawy, i to jest cała lista złych rzeczy, takich obiektywnie, moralnie złych rzeczy, które mają robić w myśl tej dewizy, że cel uświęca środki. I on mówi tak. I odpowiada tak, bez wahania. I dopiero Julia w którymś momencie mówi na pytanie, a czy w imię tej sprawy możecie się rozstać? I Julia mówi nie. A on mówi, waha się. Więc dla mnie Winston nie jest dobrą postacią. To jest jakby przede wszystkim taki wniosek z tej lektury. A zastanawiam się nad drugim wnioskiem. No drugi nie jest moim wnioskiem. Tylko to w którymś momencie Margaret Atwood powiedziała, że właściwie rok 84 wbrew powszechnemu przekonaniu kończy się dobrze, ponieważ narratorem nie jest Winston i to nie Winston opowiada tą historię jakby ze swojej perspektywy. My raczej unosimy się powiedzmy nad ramieniem Winstona jako czytelnik i obserwujemy tą całą sytuację z ponad jego ramienia. Natomiast cały dodatek, który został do tego napisany, no on też ma jakiegoś narratora. W związku z tym, kim jest narrator dodatku? No, narrator dodatku jest kimś, kto żył już w czasach po Winstonie. Więc co prawda Winston jako taki, jako człowiek ponosi klęskę, natomiast wydaje się, że cały system jednak również poniósł klęskę. Znaczy cały system w końcu został jakoś wykorzeniony, ponieważ ktoś o nim pisze w czasie przeszłym. I powiedziałabym, że z perspektywy Polski roku 2024 ja również mam poczucie, że jestem tym narratorem, który patrzy na to wszystko już jednak w czasie przeszłym. Znaczy w czasie przeszłym dla nas tu i teraz, co nie oznacza, że w Korei Północnej czy w jakichś innych miejscach na świecie, które są zdecydowanie mniej przyjazne dla swoich obywateli, nie jest to czas teraźniejszy. No, mógłbym tutaj sporo dyskutować, chociażby w kontekście tego, co się działo przez 3 lata w czasach koronawirusa, w jaki sposób byli traktowani lekarze, którzy mieli inny punkt widzenia na to, jak leczyć ludzi na przykład. Ale to temat pewnie na inną dyskusję, a w nowym przykładzie brakuje Wielkiego Brata. Gdzie on się podział? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów, stuprocentowo kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. Właściwie dzisiaj to już nie wiem, czy bym go tam nie umieściła z powrotem. Chodzi o to, że Big Brother to jest po prostu starszy brat. I w takim potocznym języku, jeżeli ktoś mówi, że this is my little sister, to nie oznacza, że to jest moja mała siostra, tylko to jest moja młodsza siostra. This is my big brother, to znaczy, to jest mój starszy brat.
Więc to tak naprawdę jest starszy brat i ja to wówczas, można powiedzieć, przywróciłam to znaczenie takie bliższe oryginałowi, myśląc też o tym, że różne takie złowrogie postaci określało się w historii, zwłaszcza tych tam z naszej wschodniej granicy, Batiuszka na przykład. Ale to wcale nie jest taki ojczulek, że on jest taki dobrotliwy. To właściwie jest dosyć groźna i przerażająca postać. Tam są zresztą w samej książce takie odwołania do tego, że jest taki moment, w którym pada takie zdanie, że tylko w tym systemie kogoś, kto jakby kontrolował to wszystko, można było określić mianem zarezerwowanym dla najbliższych członków rodziny czy osób darzonych największą serdecznością. Tak? Taki starszy brat to jest raczej zwykle taka pozytywna postać. Fajnie, dobrze jest mieć starszego brata. Natomiast tutaj ten starszy brat jest bardziej takim patriarchalnym bogiem wszechwładnym, dosyć przerażającym. Ale myślę z perspektywy czasu, ten przykład ukazał się już jakiś czas temu, że chyba dzisiaj podjęłabym inną decyzję i zostałabym przy tym utrwalonym przekładzie Wielki Brat, nie przejmując się tak bardzo już tym, co było w oryginale, bo to też jest tak, że przekłady z czasem zaczynają wchodzić w skład literatury narodowej. I jeżeli coś tak bardzo się utrwaliło, to myślę, że już nie należałoby tego ruszać, nawet mimo tego, że w oryginale było inaczej. To też jest coś, co świadczy o tym, że warto jest przekładać na nowo, bo zmieniają się też warunki, w których żyjemy, zmienia się nasza wiedza o świecie, zmienia się literatura, która jest dla nas dostępna. I dlatego czasem warto wrócić do klasyki, do rzeczy, które miały już swoje przykłady, po to, żeby przełożyć jeszcze raz w tych nowych warunkach, odświeżyć język, zwrócić się znów do kolejnego pokolenia czytelników i może stworzyć coś, co jest dla nich bardziej zrozumiałe. Trochę w tym duchu też czasem bywają podejmowane takie projekty, jak projekt Antoniego Libery, który spolszczył czy uwspółcześnił Odprawę posłów greckich Jana Kochanowskiego, po to, żeby ten tekst znów zaczął być czytelny dla polskiego czytelnika. Tam ktoś kiedyś mi powiedział, że Brytyjczycy mówią, że właściwie zazdroszczą ludziom z innych krajów, którzy obcują z Szekspirem w przekładach, bo zawsze mają szansę na to, że dostaną przekład napisany bardziej współczesnym językiem niż to, z czym oni muszą się męczyć w oryginale. Tak, gdzieś się też zapodział rok w tytule. Stary tytuł to rok 1984, a tutaj tylko 1984. Czy to też pani by zostawiła? W tytule nie ma w ogóle roku. Tytuł to jest 1994, więc oryginalnie nie ma tam roku. No on jakby wynika, że jest to rok, ale nie wiem, być może dopisałabym rok 1984. Wydaje mi się to akurat bez specjalnego znaczenia. A jakie wątki interpretacyjne tej powieści pojawiają się w analizach w Polsce rzadko lub wcale? Ja bym powiedziała, że w ogóle o roku 1984 niespecjalnie się mówi w tej chwili. Poza, nie wiem, pierwszymi 30 stronami, w których ten świat zostaje opisany i wszyscy się skupiają na tych pierwszych 30 stronach, a reszta to już jest to, co jest dostępne tylko licealistom i to chyba tylko tym, którzy robią program rozszerzony z języka polskiego. Wydaje mi się, że rok 84 w ogóle wypadł z jakiejś takiej debaty o kanonie literackim i tak jak Huxley był jakoś niedawno przywoływany w związku z tym, że pojawił się serial na Netflixie, to ten rok 84 na tyle jest nieobecny, że właściwie czasem zdarza mi się prowadzić jakieś lekcje w liceach na temat przekładu i próbuję robić to na podstawie fragmentów roku 84, to okazuje się, że rzadko który licealista w ogóle go czytał i właściwie rzadko który o nim słyszał. Że być może dla starszego pokolenia ten rok 84 jest jeszcze jakoś obecny,
Natomiast dla młodszych, nie wiem, dopóki nie powstanie film, serial, coś odświeżającego temat, to myślę, że dla nich w ogóle nie ma wątków interpretacyjnych żadnych. To po prostu to nie jest tak obecne w ich rzeczywistości, jak nawet nie wiem, z czym to porównać, co oni z klasyki tak ewidentnie znają, ale powiedzmy już bardziej folwark zwierzęcy niż rok 84, mimo tego, że dla nas ten rok 84 no, był chyba taką wiedzą powszechną. Więc myślę, że nie ma co się tutaj wikłać w jakieś takie bardzo złożone wątki interpretacyjne. Ja zawarłam to w przedmowie właściwie nie w przedmowie, w posłowiu do roku 84, który ukazał się w moim przekładzie i tam odsyłam. A tak naprawdę na tym etapie to chyba należałoby z powrotem po prostu zachęcać do lektury tej książki, a nie jakby wikłać się w takie wątki, które ja oczywiście sobie gdzieś tam poznajdywałam, czytając bardzo dużo na temat roku 84, ale dla zwykłego czytelnika na początkiem powinno być jednak zapoznanie się z książką, niż sięganie do egzotycznych interpretacji. Ja z kolei tutaj mam taką refleksję, że Orwell jako taki w ogóle zaginął. Faktycznie folwark zwierzęcy, no ten 84 od biedy Polacy kojarzą. Natomiast inne książki to myślę, że jest jeszcze gorzej z kojarzeniem. Ja się ucieszyłem, bo to nie wiedziałem, że nie tak dawno wygasły prawa autorskie i jest trochę więcej książek, które autorstwa Orwella, które kiedyś trudno mi było w ogóle kupić, nawet na Allegro, w jakichkolwiek innych takich miejscach dystrybucyjnych, nie mówiąc właśnie już o zwykłych księgarniach. Państwu bardzo polecam, teraz czytam Droga na Molo Wigan. Świetna końcówka o świecie maszyn, o uprzemysłowieniu, o automatyzacji. Myślę, że jak najbardziej aktualna w kontekście tego, co moim zdaniem będzie się działo z rynkiem pracy pod wpływem automatyzacji, sztucznej inteligencji. Warto wrócić do refleksji Orwella. A z kolei dodam jeszcze, że pani zwróciła mi uwagę w tym posłowie na profesora Głowińskiego. No niestety zmartwiłem się, że niestety pan profesor już nie żyje. Zamówiłem sobie jego książkę właśnie Nowa Mowa i ciągi dalsze. Zmartwiłem się, bo chętnie bym z nim porozmawiał dzisiaj o tym jego patrzeniu na współczesną Polskę w kontekście nowomowy Orwella. A co pani widzi? Czy widzi pani tu jakieś łączenie kropek z tym, o czym Orwell pisał, a z tym, co słyszymy z ekranów naszych smartfonów? Skoro przywołał pan profesora Głowińskiego, on bardzo ciekawie pisał o tym, dlaczego. Znaczy inaczej, ta nowa mowa, którą on opisywał, była przede wszystkim wielosłowiem. I profesor Głowiński zwraca uwagę na to, że te partyjne takie wypowiedzi to jest przede wszystkim taka mowa trawa, taki niekończący się potok wymowy, taki zalew. Wielogodzinne przemówienie, z którego niewiele wynika, wszyscy już osypiają i można umrzeć z nudów. Więc trochę to jest ta nowa mowa opisywana przez profesora Głowińskiego i którą my mamy jeszcze szansę pamiętać, czy się my z archiwów PRL-u, to jest przede wszystkim nadmiar słów. I w tym nadmiarze słów ginie znaczenie, w tym nadmiarze słów dochodzi do jakiegoś otępienia kompletnego u czytelnika czy u słuchacza, który już nie jest w stanie wyłowić z tego treści. W tym nadmiarze słów można utopić prawdę, można utopić kompetencje, można utopić wszelkie znaczenie. Orwell zbudował swoją nową mowę na podstawie takiego języka telegramów, którymi porozumiewali się reporterzy. On też w którymś momencie był takim reporterem, pracował w Indiach i dzięki telegramom można było przekazywać takie wiadomości, które później były rozbudowywane do postaci artykułów. Więc ta
ta nowomowa zbudowana jest jakby w inny sposób, inna jest koncepcja, ograniczamy liczbę słów. Wspomniał Pan o sztucznej inteligencji. Problem ze sztuczną inteligencją polega na tym, że ona posługuje się w tworzeniu tekstów, posługuje się najbardziej prawdopodobnymi ciągami znaków, najbardziej prawdopodobnymi ciągami słów. Innymi słowy, sztuczna inteligencja niczego nie rozumie, ale jest w stanie dopasować to, co najczęściej następuje po czymś, co było wcześniej. Mowa ludzka jest w dużym stopniu skonwencjonalizowana. Czyli jeżeli ja mówię dzień dobry, jest duża szansa, że pan mi odpowie dzień dobry. I oczywiście to jest przykład takiego największego skonwencjonalizowania, ale często jest tak, że powiedzmy pewne fragmenty następują po innych fragmentach. I w systemach, które posługują się sztuczną inteligencją po to, żeby tworzyć teksty albo tłumaczyć teksty, mamy do czynienia właśnie z takim mechanizmem wybierania słów najbardziej popularnych, czy wybierania ciągów znaków najbardziej popularnych i odrzucania tych, które występują rzadziej. Co prowadzi do takiego stopniowego zawężania słownika, do stopniowego zubażania języka. Ale można powiedzieć, że to jest taki proces, który my obserwujemy od bardzo dawna, jeszcze przed pojawieniem się sztucznej inteligencji, czy przed upowszechnianiem się sztucznej inteligencji, no bo cała koncepcja zaniku języków mniej popularnych, czy zaniku języków regionalnych, no to jest właśnie to, że tracimy jakąś różnorodność, różnorodność nie tylko wyrażania się językowego, ale również różnorodność spojrzeń na świat. No bo granice mojego świata są granicami, granice mojego języka są granicami mojego świata. O. I w związku z tym ten proces utraty języka jest trochę taki jak proces utraty bioróżnorodności, które obserwujemy, które nam towarzyszy. Proces wymierania gatunków, proces zubażania tego życia biologicznego, które jest w glebie, jemu towarzyszy proces zubażania naszego życia kulturalnego do pewnego stopnia. Ale z drugiej strony wydaje się, że taki niepokój o to, że się unifikujemy, że się globalizujemy, że przestajemy być tak różnorodni i zaczynamy się upowszechniać, do pewnego stopnia amerykanizować wszyscy, no on towarzyszy nam już od wielu, wielu dekad. Może nawet powiedziałabym, że to już XIX wiek, to są te wszystkie obawy. A jednak cały czas się odradzamy, cały czas powstają jakieś nowe prądy kulturowe, cały czas kolejne pokolenia wymyślają własne gwary, czy własne socjolekty, czyli języki określonych grup społecznych. Więc ten język, ta kultura jednak przejawia bardzo dużą żywotność. I zresztą wydaje się to zgodne z tym, co finalnie mówi Orwell, to znaczy tam jest ten jeden z bohaterów, już nie pamiętam, który pracuje nad słownikiem, mówi fantastycznie, z nowej edycji słownika wyrzuciliśmy tyle słów i znów wyrzuciliśmy, i wyrzuciliśmy, i wyrzuciliśmy. Ale jednak, no, w książce on ponosi porażkę, a to, co my obserwujemy tutaj, no jednak cały czas powstają nowe, bo cały czas powstaje trochę nowy świat, powstają nowe wynalazki, powstają nowe instytucje społeczne, powstają nowe sposoby obcowania ludzi ze sobą i ze środowiskiem, które ich otacza. Więc to wszystko się jednak cały czas odnawia. Więc z jednej strony jestem nieco zaniepokojona pojawieniem się i rozwojem sztucznej inteligencji, ale z drugiej strony cały czas jakoś pokładam wiarę w ludzkość i wierzę w to, że jesteśmy na tyle żywotni, żeby nie dać się sprowadzić do tego bardzo skromnego słownika. Ja tutaj tym bardziej zachęcam Państwa do tego, żeby sobie odświeżyć albo przeczytać na nowo, czy w ogóle przeczytać 84. Pani odpowiadała na to pytanie, to z kolei przypomniała mi się mowa trawa.
przywódców światowych przy okazji różnego rodzaju wydarzeń, które się dzieją. Mowa trawa, która właściwie jakby te przemówienia można by sprowadzić do trzech słów: demokracja, wolność i prawa człowieka. Ostatnio ćwiczymy ją w taki dość wyraźny sposób w komentarzach czy w opowiadaniu o tym. Przywódcy światowi ćwiczą ją w opowiadaniach o tym, co się dzieje w Izraelu, w Strefie Gazy. Dobrze, następne. Ale ja Czy bym może tylko dodała, że ta mowa trawa jest właściwa wszystkim dużym instytucjom. I Orwell tak samo mówi o instytucji kościoła, że jest właściwie on plasuje, umieszcza tę instytucję kościoła na samym początku jakby długiego łańcucha instytucji totalitarnych. I ten moment, kiedy on mówi o odklejaniu się języka od rzeczywistości, o tym, że warunkiem utrzymania władzy jest przekonanie ludzi, że widzą cztery palce, kiedy tak naprawdę widzą pięć. I więc ten sposób posługiwania się językiem, taki wypaczony, patologiczny, niewłaściwy, wypaczający rzeczywistość, jest w diagnozie Orwella zarówno właściwy organizacjom kościelnym, jak i organizacjom politycznym. On umieszcza je obok siebie. zdecydowanie tak. Myślę, że też organizacjom naukowym, uczelniom, jak i wojskowym, jeszcze parę innych by się znalazło, dlatego myślę, że warto czytać Orwella wciąż na nowo w różnych wymiarach, patrząc, obserwując to, co serwuje nam rzeczywistość i właśnie oceniając, na ile Orwell jest bliski, a na ile daleki od tego, co się dzieje tuż za oknem. Ostatnie pytanie, jakiego ważnego pytania nikt jeszcze pani nie zadał w temacie, w tematach, o których rozmawiamy, i jaka jest na nie odpowiedź? Nie, zastanawiałam się przez chwilę, bo wysłał mi pan to pytanie wcześniej, ale nie przychodzi mi w tym momencie nic takiego do głowy, bo rozumiem, że to jest takie pytanie, na które powinnam odpowiedzieć, zwracając uwagę na jakiś taki szczególnie ciekawy aspekt tej książki, ale w tym momencie nic takiego nie przychodzi mi do głowy, mogę polecić tylko lekturę. A to ja spytam o takie zdanie. Jak pani to odczytuje? Zdanie, które sobie zaznaczam zawsze w książkach, szczególnie mocne, dobre, raczej celne fragmenty na mazakami czy zakreślaczami żółtymi, a czerwonym czy pomarańczowym jeszcze mocniejsze. I tutaj taki otworzyłem, na chybił trafił. I zdanie na pomarańczowo jest takie: nie interesowali się polityką na tyle, by dostrzec, co się dzieje. Czy to aktualne dzisiaj? Znaczy, mówi pan o trollach, oczywiście, tak? Mówię o naszym społeczeństwie. Nie, ale cytat dotyczy Tak, trolli, prawda? oczywiście tak, tak. Zaczynam się zastanawiać, czy to dobrze, czy to źle. Znaczy, nawet jeżeli tak, to czy to dobrze, czy to źle? No bo co to znaczy interesować się? Interesować się czym i interesować się w jakim wymiarze? No bo jeżeli mamy przed sobą zglobalizowany świat, jeżeli mamy dostęp do wszystkich informacji na temat wszystkich krajów, wszystkich miejsc na świecie, w których dzieją się rzeczy niepokojące, to czy nakłada to na nas w szczególności moralny obowiązek działania, albo czy cokolwiek zmienia się na lepsze, jeżeli będę się interesować jednocześnie wszystkim? Bo tak naprawdę z perspektywy, powiedzmy, mieszkanki Warszawy, jest cała masa instytucji, którymi powinnam się interesować. Powinnam się interesować tym, co dzieje się w moim kraju na poziomie politycznym, na poziomie, powiedzmy, najwyższych władz. Powinnam się interesować tym, co dzieje się w Warszawie na poziomie władz miasta, co dzieje się w mojej dzielnicy na poziomie władz owej dzielnicy, w moim przypadku Ochoty, co dzieje się na mojej ulicy, w mojej spółdzielni mieszkaniowej, no ale to jest tylko ten aspekt, powiedzmy, geograficzno-polityczny, ale do tego są jeszcze różne organizacje społeczne. Ja na przykład należę do Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury, które również ma swoje działania, którymi powinnam się interesować. Jestem w zarządzie tego stowarzyszenia, no więc częściowo animuję te działania.
No, ale powinnam się również interesować, co dzieje się w innych krajach, co dzieje się w Izraelu, co dzieje się w Gazie, ale również co dzieje się w Syrii, ale również co dzieje się w Stanach, na przykład na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Jeżeli zaczynam rozbudowywać tą listę, a właściwie nie ma żadnego powodu, żeby jej nie rozbudowywać dalej, to ona staje się zupełnie nieogarnialna. Ona staje się przytłaczająca. I myślę, że każdy z nas musi dokonać jakiegoś wyboru, czym się będzie interesował w takim zakresie, żeby jego zainteresowanie przekładało się na jakieś konkretne działania. Tak, żeby moje zainteresowanie mogło się przełożyć na wynik wyborów, ale też na dobrostan ludzi, którzy razem ze mną może zamieszkują tą ulicę, tą kamienicę, to miasto. Może na dobrostan ludzi, którzy wykonują ten sam zawód, co ja. No, ale jest jeszcze rodzina i zobowiązania wobec innych ludzi oraz nie tylko zobowiązania, ale to, co chcemy robić dla nich, razem z nimi. W związku z tym kiedyś bym chyba miała takie poczucie, może 20 lat temu, że no, jest obowiązkiem każdego obywatela interesować się, co się dzieje w jego kraju, co się dzieje w jego mieście, czy to, co się dzieje, jest uczciwe, czy zasługuje na to, żeby poprzeć tego czy innego kandydata w kolejnych wyborach, czy kandydatkę. Dzisiaj mam poczucie, że ten balon jest w stanie rozszerzać się w nieskończoność i że nie jestem w stanie mieć wpływu na wszystko. A próbując mieć wpływ na wszystko, czy próbując stworzyć sobie iluzję, że interesuję się, jestem zaangażowanym obywatelem, wiem, co się dzieje, zaczynam być trochę jak Phileas Fogg, który co rano przychodził do klubu dżentelmenów i starannie zapoznawał się ze wszystkimi gazetami. Ale nic z tego nie wynika. Więc kiedy myślę, wracając do roku 1984, o Prolach i o Winstonie, który teoretycznie się interesuje i może gdzieś pielęgnuje w głębi ducha chęć oporu, i Prolach, którzy są, jak się wydaje, bardziej wyczuleni na rzeczywistość. Ten jest ten moment, kiedy Winston mówi czy myśli, że Prole zawsze wiedzieli, kiedy nadlatuje bomba, mieli jakiś szósty zmysł, który pozwalał im rzucić na ziemię albo ukryć. I jest taki moment, kiedy ta bomba faktycznie nadlatuje na tą dzielnicę Proli i matki wybiegają i łapią dzieci, które się bawią na ulicy, żeby szybko się z nimi ukryć w jakiejś piwnicy, to myślę, że czuję większe powinowactwo z tą matką, którą serce i odczuwanie skłania do tego, żeby szybko wybiec i uratować swoje dziecko, niż z Winstonem, który może pielęgnuje swój bunt wyobrażony, ale o nikogo tak naprawdę się nie troszczy. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem była pani Dorota Konowrocka-Sawa, autorka nowego przykładu roku 1984 George'a Orwella. Pani Doroto, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. A z Państwem żegna się już Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu. Czy masz świadomość w ramach Tygodnika Spraw Obywatelskich już za tydzień, we wtorek? Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.